Dzień dobry, nazywam się Magda Chmielek i poprowadzę wykład pod tytułem Moda odpowiedzialna, czyli z zachowaniem wysokich standardów ekologicznych, kulturowych i społecznych. Dzisiejszy świat stanął przed poważnym wyzwaniem. Zagrażająca światu katastrofa ekologiczna, spowodowana nieliczącą się ze środowiskiem gospodarką, wzrastającą liczbą ludności świata przy równoczesnym wyczerpaniu się surowców naturalnych, degradacja środowiska i ekosystemów wymaga najszybszej i najskuteczniejszej walki, aby temu zapobiec. Jedyną możliwością działalności człowieka, która wyhamuje dalszą destrukcję, jest zrównoważony rozwój. Według definicji z tak zwanego raportu Komisji Brundtland, zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych bez naruszania możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Również moda, jako jedna z dziedzin życia, powinna być odpowiedzialna, gdyż przemysł odzieżowy na całym świecie stanowi ogromny procent światowej gospodarki. Przemysł odzieżowy bardzo negatywnie wpływa na środowisko poprzez zużycie wody. Przykładowo, do produkcji bawełnianego t-shirtu potrzebne jest 2700 litrów, a do produkcji 1 kg surowej bawełny potrzeba 29 tysięcy litrów wody. Przemysł odzieżowy negatywnie wpływa również poprzez emisję dwutlenku węgla do atmosfery, zarówno przy produkcji, jak i transporcie, oraz przez uwalnianie toksycznych związków chemicznych, występujące zatrucie pestycydami i metalami ciężkimi. Cały łańcuch produkcji, począwszy od uprawy, tłukania, wybielania, farbowania, szycia, aż do transportu, stanowi ogromne obciążenie. Zużycie wody, której zasoby dramatycznie maleją, powinny być ograniczane poprzez specjalne, nowoczesne technologie. Należy unikać stosowania wszelkich substancji prowadzących do degradacji środowiska, zarówno w procesie upraw, a więc pestycydów, substancji GMO, nawozów sztucznych, a w dalszych procesach, na przykład wybielaczy bazujących na chlorze i toksycznych barwnikach. Przy produkcji surowców pochodzenia zwierzęcego nie wolno stosować szczepionek, leków i hormonów. Należy wybierać do produkcji odzieży materiały typu bawełna organiczna, przy uprawie której nie zużywa się pestycydów i środków chemicznych przyspieszających wzrost. Bawełna fair trade. W ubogich krajach wspierani są przy jej uprawie rolnicy. Istnieje zakaz pracy przymusowej. Wdrażane są uprawy ekologiczne. Konopie rosną naturalnie szybko. Odporne są na szkodniki, dzięki czemu nie zużywa się chemii do ich zwalczania. Nie zużywa się przy uprawie takich dużych ilości wody, jak przy bawełnie. Wełna ekologiczna pochodzi z pastwisk ekologicznych. Owce nie są karmione antybiotykami i hormonami. Len, uprawa jego wpływa korzystnie na rekultywację gleby. Włókna bambusowe. Szybko rosną,
dostarczają dużej ilości celulozy i ulegają całkowitej biodegradacji. Liocel, materiał celulozy drzewnej, produkowany jest przy użyciu ekologicznych rozpuszczalników i przy małym zużyciu wody. Dziki jedwab pochodzi z kokonów dziko żyjących motyli, które składają wielokrotnie jaja w ciągu roku, w przeciwieństwie do hodowlanego jedwabnika morwowego. Poliester z recyklingu, produkt ze zużytych plastikowych butelek, przetwarzany we włókna. Wszystkie te materiały mają swoje wady, jednak ich produkcja bierze pod uwagę problem ochrony środowiska. Przykładowe marki, które starają się działać ekologicznie, to Levi's, Sata, Patagonia, Bottom Top Fashion, Charlotte Bialas, Peony, Ivy and Oak, Balagan, Everlane, Hylak czy Elementy. Jedna z głównych i najstarszych marek denimowych, Levi's, aby zmniejszyć zużycie wody przy spieraniu dżinsu, wprowadza specjalistyczne, nowoczesne technologie. Marka pomaga rolnikom w nauce, jak uprawiać bawełnę, zużywając w tym samym czasie mniej chemikaliów i wody. Projekt nazwany jest Better Cotton. Firmą, która działa zgodnie z najnowszymi trendami ekologicznymi, jest Sata, która część swojej kolekcji produkuje z konopi. Popularnymi trendami w odpowiedzialnej modzie stały się recykling i upcycling. Recykling polega na ponownym przetworzeniu i wykorzystaniu odpadów materiałów syntetycznych lub naturalnych. Do marek wykorzystujących recykling na przykład należy Patagonia. W swojej bogatej ofercie mają kurtki, swetry, bluzy, również akcesoria. W składzie zawierające poliester pozyskiwany właśnie z recyklingu lub poliester z domieszką bawełny. Powinniśmy według Matiasa Bodena, eksperta od zrównoważonego rozwoju w H&M, realizować hasło Rewear, Reuse, Recycle. Kupować świadomie, a gdy ubranie się znudzi, przerabiać je i sprzedawać innym. W ostateczności oddawać do recyklingu.
Z kolei upcycling opiera się na tworzeniu nowych produktów z odpadów, rzeczy, które wyszły z użycia lub produktów bezużytecznych i nadanie im nowej wartości i charakteru. Przykładami są marki Bottle Top Fashion, wykorzystująca aluminiowe części puszki po napojach, Charlotte Bialas, posługujące się materiałami vintage sprzed kilkudziesięciu lat, czy Peony, w której używa się siatek rybackich oraz poliestru recyklingowego. Na pograniczu ekologii i etyki w modzie występuje problem użycia futer i skór. Hodowla zwierząt jako źródło do produkcji odzieży jest nieetyczna. To samo dotyczy przemysłu biżuteryjnego, w którym występuje użycie szylkretu, korali z raf czy kości słoniowej. Projektanci, producenci, a także konsumenci odchodzą od propagowania okrucieństwa zabijania zwierząt, na przykład norek, lisów czy królików. Marki przestają współpracować z fermami futrzarskimi. Priorytetem staje się etyczne i humanitarne traktowanie zwierząt oraz niewykorzystywanie ich do produkcji odzieży, obuwia czy akcesoriów. Calvin Klein i Ralph Lauren całkowicie zrezygnowali z futra. Niektóre ubrania w ich kolekcjach łudząco przypominają prawdziwe futra, choć wykonane są z materiałów imitujących futra. Inni projektanci, którzy wycofali się z przemysłu futrzarskiego, to Giorgio Armani, Gucci, a także Donatella Versace, która oświadczyła w wywiadzie: nie chcę zabijać zwierząt dla mody. To nie wydaje się właściwe. Innymi domami mody, które przyłączyły się do programu Sklepy Wolne od Futer, są Hugo Boss i Michael Kors. Marka Chanel wprowadziła do swych kolekcji skóry pochodzące z odpadów przemysłu spożywczego. Znanymi markami polskimi, które włączyły się do akcji Sklepy Wolne od Futer, są między innymi Simple, House, Reserved czy Sinsay. W zamian tworzą kolekcje stanowiące ciekawą alternatywę dla skór naturalnych, z nowoczesnych syntetyków, konopi, wełny i bawełnianych sznurków. Poza problemem defastacji środowiska, duży problem stanowią relacje społeczne. W krajach rozwijających się, które są głównym producentem odzieży, przy jej produkcji panują złe warunki pracy. Dorośli, ale także dzieci są wykorzystywani, pracują w bardzo niekorzystnych dla zdrowia warunkach, często nie są ubezpieczeni, warunki są bardzo niebezpieczne, bez zachowania zasad higieny pracy. W Bangladeszu w 2013 roku zawaliła się szwalnia i zginęło 1100 pracowników, a około 2000 zostało poszkodowanych. Wynagrodzenie taniej siły roboczej jest znikome na granicy ubóstwa. Pracownicy dostają głodowe stawki, po
poniżej tych zatwierdzonych przez ONZ i nie są ubezpieczani, tak jak już mówiłam. Pracują ponad normy godzinowe. Konieczne są prawne regulacje, a przede wszystkim ich respektowanie przez producentów. W związku z tym ważny jest trend transparentności w produkcji odzieży i akcesoriów, polegający na informowaniu konsumentów o cenie materiału i robocizny. Wówczas wiadomo, że pracownik nie jest wyzyskiwany, a konsument może bojkotować firmy, które łamią prawa człowieka. Ukłonem w kierunku konsumenta stał się trend przejrzystości cen, który lansuje część firm i marek modowych, m.in. Balaga. Tak piszą na swojej stronie internetowej. Kupując balagan, wiesz, co składa się na cenę produktu. Ujawniamy koszty produkcji i wysokość marży. Pokazujemy koszta związane z utrzymaniem oraz prowadzeniem firmy, na przykład wynajem sklepu, pracowni, pensje pracowników, zysk firmy oraz środki na rozwój. Myślimy o naszej marży w sposób zrównoważony, dlatego cena jest przyjazna dla klienta. Wspólnie tworzymy nowy ruch w świecie mody i projektowania przez ujawnianie kosztów produkcji naszych rzeczy. Podnosimy świadomość współczesnego konsumenta. Innymi firmami, które są przykładem odpowiedzialności w modzie, zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i społecznym, jest na przykład marka Ivy & Oak, przyjazna dla zwierząt. Używa ona transportu minimalizującego emisję dwutlenku węgla do atmosfery oraz przestrzega praw pracowniczych, które w wielu modowych firmach nie są respektowane. Stosuje też w produkcji materiały ekologiczne. Marka Everlane jest przykładem mody odpowiedzialnej. Konsument może prześledzić zarówno, w jakich fabrykach produkowany jest dany produkt. Może też sprawdzić ceny poszczególnych etapów. Marka Elementy, polska lokalna manufaktura modowa, propaguje transparentność produkcji i ceny oraz wspiera projekty społeczne. Dzięki transparentności nie dochodzi do takich sytuacji jak nieetyczność sprzedaży. Istnieją marki na przykład The Claim, które przestały być wiarygodne po skandalu wywołanym faktem sprzedaży ubrań bądź akcesoriów słabej jakości za sumy dużo wyższe, bądź firmy reklamujące produkcję w krajach
rodzimych, europejskich, a w rzeczywistości produkujące za grosze w krajach rozwijających się. Dobrym kierunkiem w modzie jest slow fashion, powolna moda, która w opozycji do fast fashion, szybkiej mody, zmniejsza negatywny wpływ produkcji ubrań na ludzi i środowisko. Szybka moda powoduje szkodliwy i niepotrzebny konsumpcjonizm. Wywierana jest presja na fabryki, a tym samym na pracowników, którzy i tak pracują w trudnych warunkach. Zbyt duża ilość kupionych ubrań złej jakości jest wyrzucana, a liczby wyrzucanej odzieży są zastraszające. Nadprodukowana odzież jest wyrzucana nie tylko przez konsumentów, ale także przez producentów, również z innego powodu. Przykładem takim jest luksusowy dom mody Berbery, który spalił ubrania, akcesoria oraz kosmetyki warte 135 milionów złotych. Powodem tego, jak twierdził, była chęć ochrony przed podróbkami. Niszczenie niesprzedanego towaru przez bogate marki wynika z chęci uniknięcia wypuszczenia ubrań i akcesoriów, które trafiłyby do klientów nie tylko najbogatszych. Taki problem generuje nadprodukcja towaru przy mniejszym zapotrzebowaniu na taki luksus. Wynika to z tego, że produkcja jest na tyle tania w stosunku do żądanej ceny, że wyrzucenie lub spalenie towaru nie rujnuje firmy. Dobrą strategią mody jest projektowanie ubrań ponadczasowych, a więc tych z dobrych materiałów, które przetrwają kilka sezonów i ciągle będą atrakcyjne dzięki swojej jakości i oryginalności. Zofia Chylak jest projektantką mody, znaną z produkcji torebek ze złotym tłoczeniem Made in Poland, które wyprodukowane są z bardzo wysokiej jakości skóry, a obecnie też z bawełnianych sznurków plecionki. Projektantka mówi:
Nie chcę robić tego na masową skalę, bo wiem, że łączy się to ze spadkiem jakości. Jestem przeciwna nadprodukcji i szybkiej modzie. Dlatego nie inwestujemy w nachalne, namawiające do kupna reklamy i nie obniżamy cen. Wierzę, że zakup torebki powinien być przemyślany. Bardzo cieszy mnie, że w produkcji i sprzedaży nadal mamy torebki z poprzednich kolekcji, nawet takich sprzed kilku lat. Odpowiedzialna moda jest coraz bardziej ceniona i poszukiwana przez konsumentów. Aby ułatwić i nagrodzić dobre praktyki producentów odzieży lub firm produkujących materiały, stworzono wiele certyfikatów informujących o materiałach i produkcji respektującej środowisko i prawa pracowników. Oto kilka z tych certyfikatów. Global Organic Textile Standard, Organic Exchange, International Verband der Naturtextil Wirtschaft, World Fair Trade Organization, OECO Text Standard 1000 czy Made By. Certyfikaty odnoszą się do następujących kryteriów. Surowce i produkcja przyjazna środowisku. Zachowanie standardów pracy. Sprawiedliwego handlu. I transparentności w łańcuchu dostaw. Kryteria są spełniane, bądź ich nie obejmują. W celu jak najszerszego propagowania mody odpowiedzialnej organizowane są targi mody zrównoważonej. Oto niektóre z nich. Slow Fashion w Polsce, Welfare 2012 w Polsce, The Kito w Niemczech, Green Showroom w Niemczech, Future Fabrics Expo w Wielkiej Brytanii, Estetika w Wielkiej Brytanii, Pure
również w Wielkiej Brytanii. Expo Artesania w Kolumbii. Czy Peru Moda w Peru. Dla wspierania i promowania projektantów i marek modowych tworzących w duchu ekologii i etyki ustanowiono nagrodę Sustainable Fashion Awards SFA. Nagroda ta jest dedykowana dla projektantów i marki, która przedstawia projekt spełniający minimum jedno z kryteriów dotyczące warunków społecznych bądź ekologicznych. Smart design, slow fashion, fair trade, zachowanie dobrych warunków egzystencji zwierząt, użycie materiałów organicznych z recyklingu, również z upcyclingu, produkcja lokalna, bardzo często handmade, zero waste, wykorzystanie lokalnego rzemiosła oraz uwzględnienie całego cyklu produkcji. Przykładem No Waste są projekty studentów SAP-u, krakowskich szkół artystycznych, podczas pokazu No Waste Fashion Show w 2018 roku. Moda jako element kultury masowej wywiera wpływ na styl życia.
zachęca do powielania wzorców lub tworzenia nowych. W sensie jednostki jest kreowaniem własnego wizerunku. Zasięg konsumencki jej jest etnocentryczny, obserwowany szczególnie w krajach europejskich, we Francji, w Niemczech, bądź globalny. Bez względu na zasięg w modzie, powinno się dbać i szczególnie doceniać rękodzieło, elementy charakterystyczne dla danych regionów świata, nadające modzie oryginalność. Moda nie może propagować niezwykle niebezpiecznych wzorców, anorektycznych modelek, naśladowanych następnie przez młode dziewczyny i kobiety. Na szczęście ten trend mamy już za sobą i pojawiła się nawet moda na plus size. Ideą odpowiedzialnej mody powinno być takie jej projektowanie i wykonanie, aby rzeczy nie były jednorazowymi, żeby można było się nimi dłużej cieszyć, aby miały potencjał do możliwego zmodyfikowania i aby zachowały atrakcyjność dzięki jakości oraz trwałości materiału i rzemiosła. Działalność projektantów i producentów powinna kreować najlepsze wzorce podporządkowane idei ochrony człowieka i środowiska. Bardzo dziękuję za uwagę.